Wzrost cen materiałów budowlanych nie powinien wpłynąć na wartość kontraktu na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, ocenił w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Nie powinno być żadnego ryzyka, ponieważ większość pracy mamy już wykonanych. Pozostają przede wszystkim prace pogłębieniowe i umocnieniowe, powiedział wiceminister zapytany przez PAP, czy wzrost cen materiałów budowlanych może wpłynąć na wartość kontraktu. Wiceminister podtrzymał też termin otwarcia przekopu, który zaplanowano na ten rok. Planujemy otwarcie na drugą połowę roku, dodał. Umowa z wykonawcą kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną została podpisana w 2019 roku z polsko-belgijskim konsorcjum NDI Besix, które zaproponowało cenę 992 270 000 zł. Docelowo nowa droga wodna między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 roku. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszego etapu przekopu konsorcjum firm NDI i Besix.